Moja nowa klientka chce unaturalnić swoje włosy kontrastowe. Widzicie, od razu jest mocny przy tym blondzie. Rozrabiam sobie rozjaśniacz na wodzie 1% z dodatkiem Olaplexu i rozrabiam sobie jeszcze na te wydmuchane włosy 7NA i 6N, żeby były ładne przejścia. Oczywiście też z Olaplexem i na wodzie 1%. Dodam sobie jeszcze troszkę fioletowego pigmentu, żeby wszystko było tak naturalne. Dzielę sobie włosy na trzy sekcje z tyłu i zaczynam airtouch. Wydmuchane włosy farbuję ciemną mieszanką, a te pozostawione przy odroście rozjaśniam. Tu już mamy gotową pierwszą część, drugą część, tutaj już trzecia część, a tutaj cała głowa. Sprawdzam sobie stopień rozjaśnienia. Jeśli wszystko jest w porządku, to mega obficie spłukuję cały tył głowy, bo już jest gotowy, i nakładam Olaplex numer 2. Następnie po zmyciu wszystkich folii, Olaplexów, tego wszystkiego, nakładam 4-stopniową pielęgnację Joico, aby zregenerować całe włosy, je nawilżyć itp. itd. Nakładam następnie Root Shadow na początki refleksów, jakby odrostów, potem cały toner na całe włosy, cały toner na całe włosy. Zostawiam go na około 10 minut. Jeszcze Root Shadow robię na front blondzie i zobaczcie, jak te włosy wyglądają już po całej koloryzacji. Moja klientka może tą koloryzacją się cieszyć przez pół roku minimum, nawet do roku, bo te przejścia są tak miękkie, że no sami zresztą widzicie. Całość zajęła nam 6 godzin i 20 minut.